Books Note R2, Note 5 i Max Lumi 2 są już na rynku, a wy pytacie, czy warto po nie sięgnąć. No to sprawdźmy. Nazywam się Bernard Frugaj. Od lat wędruję takimi mało ucięszczanymi ścieżkami cyfrowymi. Od początku śledzę losy notatników e-inkowych. Dobrze znam zarówno Remarkable, jak i serię Books Note. No i z czym my się dzisiaj mierzymy? Z czymś takim, panie Bernardzie. Z wielką taką nieśmiałością chcę zasugerować, że społeczność czeka i domaga się tekst testu nowego Books Note R2. Przyznaję, że ja swojego Note R pierwszej generacji sprzedałem, nie wytrzymałem z powolności jego działania. Albo inna wiadomość. Cześć Bernardzie, czy testowałeś Books R2, bo chcę wyjść z papieru i zastanawiam się, czy dwójka warta jest do rzucenia kilku stówek. Pozdrawiam. Serdecznie. No to dzisiaj z Waszymi prośbami rozprawię się błyskawicznie. Nie pokażę Books R2, bo go nie mam. Dziękuję za uwagę. Można wyłączyć odbiorniki. A wciąż oglądacie. No dobra, czyli jednak pewno coś mam powiedzieć. Ok, słuchajcie. Books Note R2 jest bardzo podobnym urządzeniem do Books Note 5 którego mam przed sobą. Zatem no to w takim razie to i owo mogę jednak powiedzieć. Przede wszystkim pierwsza nowość, jaka rzuca się w oczy w tej nowej serii notesów, to jest lepszy rysik i przyjemniejsze pisanie po ekranie. Bo ile w poprzedniej generacji Note R Trzeba było od razu dokupić lepszy rysik, naklejkę na ekran, by można było mówić o mniej więcej takim notowaniu jak przy Remarkable. To teraz już po wyjęciu z pudełka masz taki przyjemny pakiet do notowania. No więc masz tutaj pierwszy powód, żeby dołożyć kilka stówek i wybrać tą nowszą generację. Ktoś też narzekał na powolność działania tej poprzedniej generacji Note R. No to teraz powinien być zadowolony, chociaż ja szczerze mówiąc, przez wiele miesięcy używałem ERA i żadnych problemów z szybkością nie miałem. No ale dla tych, którzy gdzieś tam czuli, że było im powolno, to w tej nowej generacji macie nowej technologii pamięci, czyli zamiast tego IMMC użyto UFS 2.1, czyli szybszą pamięć. No i też zmieniono procesor. Snapdragon 636 zastępiono Snapdragonem 6.6.2, który jest bardziej energooszczędny, który szybszy, wydajniejszy. Tylko, że no, powtórzę, ja nie jestem przekonany, że to się przełoży na szybkość robienia notatek. Przeze mnie, no, może przez Was się przełoży. Do tego, że no, dla mnie ten poprzedni Note Air był wystarczająco szybki i tutaj, no dobra, może byłem zbyt dyskrytyczny wobec tego poprzednika, może faktycznie coś tam szybkościowego się otwiera z tym nowym urządzeniem. Natomiast, tak jak mówię, ja tutaj w tym obszarze wrocznią nie mogę być, bo dla mnie poprzedni był wystarczająco szybki. Dobra, kolejny powód: wybrać nowy sprzęt to wielkość pamięci RAM. No bo teraz już mamy nie 3 GB RAMu, ale 4 GB RAM no, i mamy też więcej miejsca na pliki, no bo o ile w poprzednim Books R było 32 GB, to teraz mamy 64 GB. No tylko znowu, ja bym tego też znowu nie przeceniał, dlatego że jak na moje potrzeby, to te poprzednie 3 GB ramu i 32 GB na dysku było ok, ale mamy więcej, jest powód, jest więcej. Ale jest jednak powód. Dla którego, gdybym miał dzisiaj tak wybierać między tym starszym R a tym nowszym R, wybrałbym nowszego. Tym powodem jest Android 11 zamiast 10. No bo w moim przypadku ja korzystam z rozwiązań chmurowych Microsoft, i w takim podejściu to uważam, że im nowszy Android, tym lepiej. No dobra, tylko czy tak. Zatem. W moim przypadku jedynym powodem zmiany Note R na nowszy model byłaby wersja Androida. No to przecież miałem dobry rysik, miałem specjalny filtr na ekran. Powiedziałem przed chwilą, że te parametry techniczne poprzedniej wersji były dla mnie wystarczające. No to dlaczego nie mam już Note R, tylko używam Note 5? Co takiego ma ten Note 5, że dałem się skusić? No nie wiem, czy ktoś z Was by zgadł. Chodzi o taką drobną rzecz, mianowicie o odblokowanie ekranu odciskiem palca. Pewnie większość z Was to nawet nie myśli o blokowaniu ekranu, natomiast ja mam do Buxa podpiętą moją chmurę służbową, no i nie bardzo mogę tak to zostawiać bez hasła. A w tym Bux R wkurzało mnie to, że musiałem ciągle wpisywać kod PIN. No a tutaj mam to załatwione odciskiem palca. Notabene to. W to jest przy Note 5, ale też Note 3 miał dokładnie samą funkcję, także to można by powiedzieć, nawet nie musiałem się przesiadać na najnowszą wersję Nota. Mogłem zamienić po prostu era na na przykład Nota 3. Jest jeszcze jeden trik, który wprowadzono wraz z wejściem tej nowej wersji. A chodzi o wsparcie OneNote. No tak, dla większości użytkowników to pewno bez znaczenia, no bo jak kupujesz sobie Bux to masz budowaną aplikację do robienia notatek i to jest takie naturalne miejsce, gdzie sobie notujesz. Więc w mojej robocie jest nieco inaczej, bo ja mam sporo zapisków i tych dokumentów różnych takich biznesowych w Microsoft OneNote. A OneNote jest pewnym problemem dla notesów z inkiem, nie tylko dla Buxa. Dla no bo ogólnie rzecz biorąc, łatwiej zrobić taką integrację rysika z własną aplikacją do notowania, niż wpisywać się w cudze oprogramowanie, a szczególnie oprogramowanie Microsoftu. Dlatego te wcześniejsze booksnoty miały takie makabryczne opóźnienie rysika w OneNote, że to się praktycznie nie dało używać. Było takie obejście całkiem dobre, czyli używałem klawiatury ekranowej. Onyxa, gdzie na bieżąco konwertowałem pismo odręczne na drukowane i to się zapisywało w OneNote. Zresztą też w tej nowszej wersji to używam, bo to całkiem sprytny sposób notowania w OneNote. Tylko że teraz tak, w tej nowej wersji Booksa mamy dodatkowe opcje konfiguracyjne, które nareszcie umożliwiają zapiski bezpośrednio w OneNote. Oczywiście, jak to w przypadku produktów firmy Onyx Books, musisz najpierw powalczyć z ustawieniami. No, ja osiągnąłem ten dość dobry rezultat, to znaczy w tych ustawieniach w moim tam OneNote wzmocniłem ciemne kolory i włączyłem optymalizację pisma ręcznego. I powiem, że teraz to nawet robienie takiej dłuższej, odręcznej notatki bezpośrednio w OneNote działa całkiem dobrze. Warto tylko mieć na uwadze, że jak piszesz bezpośrednio w OneNote, to pozbawiasz się możliwości rozpoznawania pisma odręcznego. Znaczy, no, trudno mieć o to pretensje do booksa. Z tego co wiem, to Microsoft łączył rozpoznawanie pisma tylko w tym OneNote wersji na Windowsy, czyli ani. E OneNote Androidowy, a nie Sowy. Po prostu nie rozpoznaje pisma odręcznego. No ale to warto wiedzieć, nie? że jak robisz notatki odręczne w tym normalnym notatniku booksowym, to tam rozpoznawanie pisma działa, w OneNote działać ci nie będzie. No dobra, ale zamknijmy już ten wątek tego OneNote'a. No bo kto używa, to już wie, co można z tym zrobić, kto nie używa, to chyba nie ma powodu, żeby zaczynał swoją przygodę z OneNote'em poprzez Books Note bo to to jednak taka dość poplątana byłaby ta ścieżka. I teraz tak jak słyszysz. Nie mam tutaj dzisiaj na tym filmiku jakiejś formalnej recenzji nowych urządzeń Books. No bo prawdę mówiąc, nie widzę potrzeby, żeby powielać to, co powiedziałem o Books Note R kilka miesięcy temu. Odsyłam cię do tamtego mojego filmu. gdzie tam podzieliłem rekomendacjami na temat Books Note. Niemal wszystko, co tam powiedziałem, odnosi się do tych nowych wersji. Po co było dobre, zostało, a dodano. To i owo. Także tutaj, jeżeli chcesz usłyszeć moje zdanie i moje rekomendacje na temat Books Note, no to obejrzyj tamten film. Dobra, mam nadzieję, że ten materiał i inne są dla Ciebie przydatne. Zachęcam Cię do dyskusji tutaj pod filmem. No i oczywiście pogodnie Cię pozdrawiam.